Nadmiar świątecznego jedzenia nie powinien lądować w koszu, o czym przekonują Stowarzyszenie Klucz Stop Społecznym Wykluczeniom i Stowarzyszenie Nowe Zabrze i zbierają jedzenie na ulicy Stawowej w Katowicach. Coroczna akcja ma nie tylko charakter społeczny, dzielenia się żywnością z potrzebującymi, ale także promowania ekologicznych zachowań. Dobrze, że takie coś robią, no bo przecież bez sensu, żeby ludzie wyrzucali takie coś, to jest bezsens całkowity. To nas widać po hasiokach, jak to wszystko jest wyciepane, takie w ogóle, nie? To paranoja, no przecież to są pieniądze wyrzucone w błoto, a ludzie są potrzebujący, którzy rzeczywiście potrzebują, no. Mam z tym do czynienia już ponad 30 lat, to wiem, jak to wygląda. I mięso, i zupa, i jarzyny, i owoce, i słodycze. No to, co jest po świętach po prostu. We wtorek przed południem w ciągu zaledwie kilku minut stół na produkty zaczął się wypełniać. Nie brakowało tych, którzy chcą coś podarować potrzebującym, ale także tych, którzy potrzebują jedzenia. Skorzystałam, tak. I bardzo mi się to przyda. Co pani potrzebuje? No, cukier wzięłam, bo to zawsze mi się przyda, kawałek ciasta i roladę ze schabu, bo tak jest napisane. A ci, którzy nie zdążyli przynieść żywności rano, mogą to jeszcze zrobić, przekazując ją do jadłodzielni w Zabrzu. Jedna z nich mieści się w domu parafialnym Kościoła Świętej Anny, a druga w Kościele Świętego Kamila. Piąty raz Stowarzyszenie Klucz organizuje poświąteczną zbiórkę żywności i zbieramy tak naprawdę wszystko to, co zostało na świątecznych stołach, bo wiadomo, że to, co domowe, smakuje zawsze najlepiej. Natomiast zbieramy również żywność, która jest hermetycznie zamknięta. Nabiał, puszki, konserwy, ciasta, słodycze również, ale także ryże, kasze czy makarony. Wszystko to, co tak naprawdę nadaje się do spożycia. Coroczna akcja ma także na celu sprawienie radości osobom potrzebującym i przekonanie ich, że jednak ktoś o nich pamięta.